Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To Było Grane. Nawet nie wiem, który to już odcinek, 40, któryś już tyle tych gier ogarnąłem, że głowa mała. Dzisiaj, słuchajcie, ponownie powrócimy do jednej z lepszych serii Sierry, mianowicie Gabriela Knighta. Dzisiaj przygotowałem drugą część Gabriela Knighta, The Best Within, czyli Bestia w ludzkim ciele. Co ciekawe, druga część nie nazywała się Gabriel Knight 2, a nazywała się A Gabriel Knight Mystery i podtytuł był The Best Within. Gra wydana w 1995 roku. Był to czas, kiedy twórcy byli, można powiedzieć, w takim apogeum zachłyśnięcia się wielkością czy też pojemnością płyt CD i pojawiło się w tym okresie bardzo dużo takich filmów, gier Interactive Movie bądź lekko powiązanych z Interactive Movie, żeby więc nie wiem, długo nie szukać, powstała Fantasmagoria od LucasArtsu, gra Stevena, napisana przez Stevena Spielberga, The Dig, która okazała się dosyć wielką klapą. Wing Commander 4, The Price of Freedom, który pojawi się tutaj w To Było Grane. Czy też takich może już z bardziej tytułów Wam znanych, Mortal Kombat 3 i opisywany wcześniej od LucasArtsu Full Throttle. Także były to czasy, kiedy gracze byli, może nie gracze, deweloperzy byli zachłyśnięci wielkością płyt CD i zamiast zamieszczać na tych płytach więcej kontentu, zamieszczali po prostu więcej filmów i tak właśnie te Interactive Movie wyglądały. Gabriel Knight nie był największą grą Sierry, ponieważ Gabriel Knight znajdował się na 6 płytach w odróżnieniu od na przykład Fantasmagorii, która wyszła na 7 płytach, także była troszkę mniejsza. W 1995 roku, gdy dowiedziałem się, że wyjdzie druga część Gabriela Knighta, powiem szczerze, że byłem raczej ani jakoś ucieszony, ani zasmucony. Z tego względu, że pierwsza część, Sins of the Father, nie była przeze mnie za bardzo, można powiedzieć, zrozumiana. Ponieważ w tamtych czasach nie za bardzo jeszcze ogarniałem język angielski, także też nie do końca rozumiałem, o co tak naprawdę chodzi w Gabrielu Knighcie. Oczywiście, taki powiedzmy zarys fabuły, to jasne, był przeze mnie zrozumiany, natomiast wszystkie te smaczki, które odkryłem dopiero grając niedawno, no nie były do końca dla mnie zrozumiałe i Best Within w momencie, kiedy przeczytałem zapowiedź w Secret Service i w Top Secrecie, nie stanowiło dla mnie jakiejś zacnej gry, którą muszę posiadać, aczkolwiek warto było odnotować fakt, że pierwsza gra wykorzystywała grafikę sprite'ową, natomiast druga już szła z duchem czasu i miała wykorzystać grafikę, może inaczej, nie miała być Interactive Movie, czyli filmem interaktywnym. W momencie, kiedy gra wyszła w 1995 roku i skończyłem ją w tamtym czasie, niedługo po premierze, muszę przyznać, że zupełnie nie wiedziałem, o co chodzi. Dlaczego tak się działo? Ano dlatego, że Sierra nie zaimplementowała w swojej grze możliwości włączenia napisów. Ponieważ w tamtych czasach filmy, które znajdują się w Interactive Movie, daleko im do takiej nawet średniej jakości DivX-a. Wtedy jeszcze DivX-ów nikt nie znał. Każda firma wykorzystywała własne algorytmy kompresji. Dźwięk był dosyć słaby, żeby te filmy były jak najmniejsze. I przez to, że troszkę ten dźwięk był taki nie najlepszej jakości, ciężko było zrozumieć. No a dodatkowo jeszcze nie było napisów. Ja też nie byłem ogar wtedy z angielskim jeszcze, także też nie wszystkie rzeczy zrozumiałem. Ale zanim przejdziemy dalej, muszę Wam powiedzieć, że skontaktowałem się z fantastycznym człowiekiem, jednym z użytkowników portalu Graj po Polsku, gdzie przygotowali rewelacyjne tłumaczenie Gabriela Knighta na język polski i dodali napisy. Jeżeli zamierzacie zagrać sobie w Gabriela Knighta The Best Within, polecam Wam ich portal grajpopolsku.pl, gdzie można ściągnąć tłumaczenie do Gabriela Knighta. Naprawdę wysokiej jakości tłumaczenie, muszę przyznać, że nie odstające od tych tłumaczeń, które możemy znaleźć w najnowszych tytułach. Oczywiście są to napisy po polsku, jest to wersja kinowa, ale bardzo dobre tłumaczenie i myślę, że naprawdę świetnie się to sprawdza. Mało tego, wszystkie przedmioty w grze, na przykład listy, pamiętniki, też zostały przetłumaczone na język polski i możemy, właściwie grafika, która występuje w grze, na przykład list, też jest przetłumaczony na język polski, także możemy wszystko w naszym rodzimym języku przeczytać i lepiej zrozumieć historię Gabriela Knighta. Okej, czym jest Gabriel Knight, The Best Within?
Jak wiemy z pierwszej części, Gabriel Knight został Schattenjägerem, czyli łowcą cieni, który radzi sobie z, czy też rozwiązuje problemy z różnymi nadprzyrodzonymi rzeczami. I tutaj już można powiedzieć, że jest już tym Schattenjägerem, mieszka w Rittersburgu, czy też Rittersburgu, ma swój własny zamek. No i przychodzą do niego wieśniacy, którzy chcą, by pomógł im rozwiązać zagadkę wilkołaków. Co ciekawe, Gabriel Knight 2 nie dzieje się już w Ameryce, przypominam, że pierwsza część działa się w Nowym Orleanie, ale przenosi się do Europy i dzieje się w Niemczech. Muszę przyznać, że bardziej taki swojski klimat niemiecki. Cała gra jest podzielona na dwa jakby równoległe śledztwa. Pierwsze śledztwo, czyli Gabriel Knight i stara się znaleźć, kto jest tym wilkołakiem i kto zabija kolejne ofiary. Muszę przyznać, że ta historia nie jest jakoś tak super ciekawa. Natomiast druga część historii to gra, gdzie gramy jego asystentką, Grace Nakimura, gdzie stara się znaleźć zaginioną operę Wagnera. Muszę przyznać, że ta historia jest o wiele lepsza, ale zaraz do tego dojdziemy. Obydwie te historie oczywiście się ze sobą łączą, zazębiają w pewnych punktach i śledzenie sprawia naprawdę niemałą radochę. Historia, której dotyczy Grace, jest powiązana z, tak jak mówię, z zaginioną operą Wagnera, ale też z Ludwikiem II, księciem bawarskim, czy też królem bawarskim, nie pamiętam, bardzo ciekawą postacią i muszę przyznać, że zwiedzając w trakcie gry na przykład muzea w Bawarii, czy też zamki, które wybudował Ludwik, naprawdę sprawiało mi niemało radochę słuchanie i przyjemność słuchanie tego jego historii. Muszę przyznać, że gra w jakiś sposób promuje ten Bawarię i tego Ludwika II i zachęca do tego, żeby zebrać o nim więcej wiadomości. To też uczyniłem, muszę przyznać, że bardzo ciekawy człowiek, nazywany księciem z bajki. Warto się dowiedzieć, dlaczego wybudował jedne z najpiękniejszych zamków w Bawarii. No i cała ta jego historia jest dosyć tajemnicza, ciekawa, ale zarazem też troszkę smutna, bo był to człowiek, który nie za bardzo potrafił odnaleźć się w rzeczywistości, a żył właśnie w takich bajkowym świecie. Polecam jak najbardziej. Jane Jensen, która ponownie napisała drugi scenariusz do Gabriela Knighta, trzeba przyznać, że bardzo sprytnie połączyła wątki historyczne z fikcją, tak aby nagiąć niektóre fakty do naszej gry. I muszę przyznać, że cała ta historia jest bardzo wciągająca i troszkę można powiedzieć, że grając tą grę miałem wrażenie, jakbym czytał książkę Dana Browna, który też zebrał pewne fakty, pewne tezy, wymieszał to wszystko razem i stworzył jedną opowieść. I to jest podobnie tutaj. Muszę przyznać, że naprawdę to się świetnie tą grę się czuje i tak naprawdę sprawia ona masę radości, odkrywanie kolejnych faktów i jest takie to przeświadczenie z tyłu głowy, że no jest jakaś duża tajemnica, którą staramy się odkryć. Tego uczucia rzadko się zdarza w grach, aczkolwiek czasami w niektórych tytułach lepszych jest takie to uczucie, że mamy do czynienia z jakąś większą tajemnicą i staramy się ją rozwikłać. Tak jak mówiłem, Gabriel Knight jest już Interactive Movie, więc zamiast postaci generowanych komputerowo wszyscy zostali zastąpieni aktorami. No i tutaj jest pierwsza wada według mnie Gabriela Knighta. Słuchajcie, grając teraz, jasne, to nie jest Oscarowa produkcja. Niektórzy aktorzy grają troszkę drewniano, niektórzy grają mniej, ale wszyscy grają w jakimś poziomie. Natomiast najgorszy aktor z całej gry to jest tytułowy Gabriel Knight. Mam wrażenie, że było mu płacone od każdej kolejnej głupiej miny, jaką zrobi przed kamerą. Poważnie, ten gościu robi takie miny, jakby chciał naśladować Jasia Fasolę i jest to po prostu żenujące. Wszyscy trzymają jakoś poziom, nawet babka z poczty, która występuje, nie wiem, po 30 sekund, lepiej gra niż ten główny bohater, czyli Gabriel Knight, który naprawdę jest to bardzo słabo przez niego zagrane. Przypominam, że pierwszy Gabriel Knight był troszkę podobny do Gambita z X-Menów, no a tutaj wygląda trochę jak koleś z Młodych Wilków, nie pamiętam, Jachimowi czy jakoś on tam się nazywa. Także no nie jest to Gabriel Knight, do którego żeśmy się przyzwyczaili grając pierwszą część. Muszę przyznać, że tutaj fani też bardzo ubolewali nad tym w tamtych czasach, że zamieniono grę na Interactive Movie i dosyć źle wybrano na aktora odtwarzającego główną rolę. Poza tym wszyscy trzymają poziom. Co ciekawe, jest też mały
polski akcent. Jednym z aktorów, którzy grają w Gabrielu Knightie, mogliście go spotkać m.in. w serialu Na Dobre i na Złe, ale też pojawił się w Killerów 2, w filmie Killerów 2. Chyba tam grał gościa, który się nazywał Szakal, o ile dobrze pamiętam, ale mogę się mylić. Ale jeżeli oglądaliście film, to wiecie o co chodzi. Grał tam chyba jakiegoś takiego mordercę na zlecenie, który miał zabić właśnie killera, czy coś takiego. Także jest tutaj polski akcent, oczywiście tutaj nie mówi po polsku, on chyba nawet nie jest Polakiem. To, co mi się w grze podobało, to, że będąc w Niemczech, nie wszystko jest tłumaczone. Wiele osób mówi tylko po niemiecku i mówią do nas po niemiecku. I nawet tłumaczenie, które zostało wykonane przez autorów, czyli Graj po polsku, nie tłumaczy tych niemieckich kwestii. Są one napisane po niemiecku. To mi się bardzo podobało i wprowadzało taki... Można było się bardziej wczuć w rolę głównego bohatera, który nie zna w ogóle języka angielskiego i nagle mu szwargolą po niemiecku. No i co tutaj właściwie... nie można tego do końca oczywiście zrozumieć. I to jest, muszę przyznać, bardzo fajne. Taki bardziej, większa imersja jest z głównym bohaterem. Tak jak mówiłem, gra... Wykorzystuję przerywniki filmowe, właściwie cała gra jest Interactive Movie i tych filmów mamy naprawdę całą masę. Wszystkie dialogi, wszystkie interakcje to jest nagrane na kamerze i mamy jako film. Filmy oczywiście były nagrane na blue screenie czy też na green screenie. Niestety dzisiaj to już troszkę trąci myszką, wygląda to dosyć słabo. Widać, że aktorzy byli nagrywani na jednokolorowym tle, potem wklecani czy też wtapiani w tło i widać, że nie jest to za dobrze zrobione, ale kiedyś była zupełnie inna technologia. Podobnie jest też z dialogami, gdzie miejscami słychać, że jesteśmy w studio, a na przykład postacie znajdują się na otwartym terenie i to niestety troszkę muszę przyznać, psuje klimat, ale nadrabia zdecydowanie naprawdę ciekawą fabułą, według mnie nawet lepszą fabułą niż pierwsza część. Aczkolwiek, no mówię, tutaj jest ten taki element tego drewnianego aktorstwa głównego bohatera, który no troszkę psuje cały klimat, ale poza tym naprawdę jest spoko. Gra nie oferuje jakichś scen stricte z filmów gore, jak na przykład zdarzały się w Fantasmagorii. Muszę przyznać, że fabuła rozwija się bardzo wolno. Cała gra się składa z 6 chapterów i gra rozwija się bardzo powoli. Dopiero w 5 chapterze coś się zaczyna dziać, ale przez te pierwsze 4 chaptery naprawdę sprawia niemałą radochę odkrywanie kolejnych faktów, łączenia ich i, no i właściwie tak wsiąkania w tą historię. Jak i tych wilkołaków, chociaż bardziej muszę przyznać, że bardziej mi się podobały te historia Ludwika II i zaginionej opery Wagnera. No dobrze, zobaczmy co jest w środku. Samo pudełko, muszę przyznać, że bardzo lubię tą okładkę. Taka morda wilkołaka na jakimś prześcieradle. Pamiętam, że podobny efekt uzyskał Michael Jackson w teledysku chyba Who Is It. Była tam taka scena. Ciekawe, czy jest to zerżnięte z Michaela Jacksona, czy może Michael Jackson, ale nie sądzę, że Michael Jackson. Możliwe, że jest to zerżnięte z Michaela. W środku mamy takie białe pudełko. Sierra zazwyczaj wydawała gry w takich białych pudełkach, a w pudełku, no muszę przyznać, że dosyć skromnie. Pierwsze co to katalog gier, które wydaje Sierra. Nawet ciekawie zobaczyć, co w tamtych czasach wydawało, jakie były ceny. No i oczywiście gra. Gra w dwóch pudełkach, pierwsze pudełko podwójne, a pozostałe 4 płyty w takim pudełku zbiorczym. No i w środku oczywiście jeszcze instrukcja w formie takiej książeczki dokładanej do płyt. Muszę przyznać, że dosyć skromnie to wychodzi, wygląda, nie ma tutaj zbytniego szału, ale całe szczęście gra jest naprawdę warta uwagi. Warto jeszcze wspomnieć ciekawostkę, że w momencie, kiedy dogracie sobie tłumaczenie z Graj po polsku, wszystkie filmy, które macie w grze, zostaną zamienione na filmy bez przeplotu, ponieważ wszystkie filmy były nagrywane z przeplotem, czyli obraz jest wyświetlany co drugą linię, co druga linia jest czarna. W tamtych czasach powodowało to, że zmniejszała się o połowę wielkość filmów, ponieważ jedna linia nie była wyświetlana. Wyglądało to dosyć słabo, aczkolwiek jeżeli się patrzyło z dalszej odległości na monitor, no to nie było widać, że są te linie.
Także tak działał przeplot. I patch pozwala usunąć ten przeplot i filmy są wtedy na pełnym ekranie. One nie są na pełnym ekranie, gdzieś na połowie ekranu. Aczkolwiek no, muszę przyznać, że ich jakość jest dosyć słaba, no ale jest to związane z metodą kompresji, która była opatentowana przez Sierra. Dopiero wiele lat później weszły DivXy, także no, tak to kiedyś to wyglądało. Słuchajcie, czy grać dzisiaj, czy nie grać? Jak dla mnie, gra naprawdę sprawiała mi masę radochy. Polecam wszystkim fanom nie tylko przygodówek, ale historii. Historii, jeżeli interesuje Was historia Bawarii, czy jest ktoś w ogóle, kogo interesuje historia Bawarii, ale jeżeli nie, to warto się zapoznać z historią Ludwika II. Naprawdę jest ciekawa, potem zgłębić troszkę tą historię, oglądając na przykład świetne filmy Viscontiego Ludwik, bądź jakieś programy z BBC, które można znaleźć na internecie i je sobie obejrzeć, bo naprawdę jest to ciekawe, ciekawa sprawa, ciekawy człowiek ten Ludwik, też zagadkowa jego śmierć. No i oczywiście oprócz tego mamy też te wilkołaki, które tak średnio mnie grzały. Tutaj fabuła, ta pierwsza część fabuły związana jest z Gabrielem Knightem, o wiele słabsza niż ta, gdy gra się Grace. Gra jest dosyć prosta, nie sposób się za bardzo zawiesić, no może poza ostatnim chapterem, także przechodzimy sobie płynnie, oglądając masę filmików, słuchając dialogów. Pamiętajcie, że właściwie cała gra polega na oglądaniu scenek filmowych z aktorami, tak? Także jeżeli dialog czasami trwa 10 minut, to nie oczekujcie tam wybuchów i efektów specjalnych, tylko będzie to dialog jak na przykład z mody na sukces. Ale tak kiedyś gry przygodowe wyglądały. Przedmiotów nie zbieramy zbyt dużo, rzadko używamy. Głównie cała gra polega na prowadzeniu dialogów, wysłuchiwaniu informacji, zbieraniu ich, no i łączeniu oczywiście faktów. Tak czy tak, zapraszam Was do zapoznania się z drugą częścią Gabriela Knighta. Ponownie powtarzam, że Gabriel Knight jest jedyną grą w historii, która przeszła przez wszystkie tryby, czy też przez wszystkie takie mody w grach komputerowych. Pierwsza gra, ręcznie rysowana grafika, druga część Interactive Movie, trzecia część, ponieważ druga część kosztowała krocie wyprodukowanie z aktorami, także trzecia część już była całkowicie w 3D. Tak czy tak, zapraszam Was do zapoznania się Bestia w ludzkim ciele. Polecam Wam też tłumaczenie z portalu Graj po polsku. Rewelacyjne tłumaczenie, goście naprawdę się napracowali i trzeba przyznać, że jest rzetelne tłumaczenie i naprawdę zacne. Także jeżeli chcecie pograć, nie wiem, na Gogu chyba gra jest, tłumaczenie też działa do tej wersji na Gogu, także nie ma najmniejszych problemów, żeby zagrać sobie w Gabriela Knighta 2 w naszym rodzimym języku. To tyle odnośnie kolejnej części Gabriela Knighta. Zapraszam Was do kolejnego odcinka To było grane, który pojawi się wkrótce. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.